klient zrobił patent, szpas, ośmiornice. Zawory przeciwzamrożeniowe powinny być dwa, tak jak w tym przypadku. Karol, czy pracuje, czy się sprężarka wyłączyła? Niestety sprężarka się nie wyłączyła. Nie jakie... bo ja się wstydzę po tak długim czasie. Dobra, powiedz mi, jakie masz problemy? Ja? Życiowe. Z kobietą mam problemy. Masz... I teraz pompa ciepła działa nam w układzie zamkniętym, razem z buforem, razem z podłogówką, a przez mężownicę podłączony kominek w układzie otwartym. Kochani, dzień dobry. Dzisiaj kolejna pompa ciepła i niestety smuteczek. Nie będzie to Panasonic, nie będzie to Coton, będzie to pompa ciepła marki Haier 8 kW. A tam za mną jest panienka z okienka, czyli jest Adrianek. I dzisiaj chciałem pokazać Wam filmik z uruchomienia takiej pompy ciepła. I dzisiaj chciałem też troszeczkę opowiedzieć o problemach, które miał tu klient, o patentach, które zastosował i które przed uruchomieniem tej pompy ciepła trzeba było wyeliminować, żeby ta pompa ciepła w ogóle miała jakiekolwiek uzasadnienie energetyczne i żeby to miało ręce i nogi. Więc jak widzicie, pompa już ruszyła. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak ustrzec się błędów podczas montażu samodzielnego, montażu takiej pompy ciepła, to zapraszam do oglądnięcia tego materiału. Po pierwsze, lecimy sobie na zewnątrz. Co my tutaj mamy? Mamy pompę ciepła, ósemeczka z Haierka. Patrzcie, jak chłopaki ją męczą. Nawet nie przysłonili jej od góry. Co tutaj zostało zrobione? Ogólnie pompa do uruchomienia, oczywiście musiała być ściągnięta ta pokrywka zakrywająca elektronikę. Nie będę je teraz ściągał, ale mamy tam styki BM1 i BM2. Zostały one odpowiednio ustawione, już Wam o tym mówiłem w niejednym filmie, po to, żeby pompa ciepła była do grzania zarówno centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej. Mamy tutaj w środku skrzyneczkę ATW, czyli moduł ten sterujący, i pompa już jest z nowszej serii, czyli dołem mamy out. I warto o tym pamiętać, wychodzi nam tu ciepła woda, a górą mamy in, wbrew całej logice, czyli wraca nam tutaj woda do ponownego podgrzania. Coś nam jeszcze tutaj hałasuje, zawór różnicy ciśnień. Co? Ruszyło ustrojstwo i niestety zawór różnicy ciśnień robi tyk, 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 tyk. Czy ty się bawiłeś zaworem odcinającym? Ja się bawiłem, mogłem. Mogłeś, dziękuję. Pozwalam. Okej. Okay. Lecimy dalej z tym fantem. Więc zostały odpowiednie zworki ustawione. Zasilanie, popatrzcie, normalnie jak w książce. W książce chyba tam jest, że ma być zasilanie 6 mm kwadrat. Nie potrzeba takiego grubego zasilania. Spokojnie tutaj wystarczy 2,5 mm kwadrat do agregatu i 2,5 mm kwadrat do jednostki wewnętrznej, do tego modułu ATW, jeżeli macie podpiętą tam grzałkę. W instrukcji obsługi jest to troszeczkę mylnie opisane, bo tam jest na tej zasadzie, że doprowadzamy w jedno miejsce to zasilanie i z tego zasilania rozdzielamy na agregat, na sprężarkę i na zasilanie grzałki. Wtedy, jeżeli to jest urządzenie jednofazowe i podepniemy się pod jedną fazę, taka grubość kabla jak najbardziej ma tutaj uzasadnienie. Ale jeżeli rozdzielamy sobie, że na jednej fazie będzie nam pracowała sprężarka, a na drugiej fazie będzie pracowała nam grzałka, normalnie jak w Panasonicu, to wtedy bez problemu to działa na kablu 2,5 mm kwadrat i nie potrzebujemy też zabezpieczenia rzędu, nie wiem, 32 Amper. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Tutaj klient, popatrzcie, jaki drogi kabel użył. Kabel jest nie dość, że jest to lineczka, do komunikacji. Mamy tutaj dodatkowo ekran, który jest zrobiony ze stali i mamy dodatkowo na tym taki kondonik przeźroczysty. Z rzeczy, które zostały przedtem tutaj źle wykonane, może jak to wygląda w ogóle, mamy agregat, mamy go koło wejścia, ale nie będzie tutaj problemu, ponieważ tu mamy wejście, tu mamy ścieżkę, tutaj woda mogłaby się nam rozlewać, bo mamy schody i no, nie będzie to przeszkadzało, ale klient zrobił patent, szpas, ośmiornicę polegającą na tym, że mamy powkładane do każdego z odpływu, mamy powkładany taki lejek i odprowadzone do wspólnego odprowadzenia, do jakiejś studni sącznej, do kanalizacji czy do czegoś takiego. Mamy cztery takie pędy. Powiem Wam tak, nie popełniajcie tego błędu, ponieważ to prędzej czy później, teraz może jeszcze działać, bo mam temperaturę w okolicach zera, ale prędzej czy później zamarznie
i wtedy zacznie narastać wam lód. Suma summarum, może tutaj tak by się nie wydarzyło, bo ten wentylator jest wysoko względem tacy ociekowej. Popatrzcie, tutaj jest rant wentylatora, a tutaj jest dół tacy ociekowy, więc tyle lodu by musiało narosnąć. Ale jeżeli byście mieli pompę jakiejś innej firmy, to jak wam zamarzną odpływy, to niestety zahaczy wam w lód o wentylator. I tak, jeżeli te odpływy będą zatkane, to ta woda by się wtedy wylewała od tyłu. Nie ma to sensu, żeby tak to zostało zrobione. Więc to jest pierwsze, co tutaj, że tak powiem, jest błąd. Jeżeli chodzi o wysokość, nie czepiałbym się tutaj. Mamy gdzieś 20 cm zachowane od podłoża, więc nie ma problemu. Ale te dreny trzeba usunąć. Drugie co? Niestety klient tutaj wstępnie zrobił tak instalację, wykonał ją z rurek PP32. Jest to, powiedzmy, że na styk w takiej instalacji średnica rurek, ponieważ jak zobaczycie za chwilę, bufor mam bezpośrednio za ścianą. Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie rurek, tak jak tutaj widzicie, PP40, czyli przed naszym przyjazdem ekspresowo klient jeszcze zmieniał średnicę rurek po to, żeby ona była większa. A po co nam większa średnica rurek? Po to, żeby ta pompa miała lżej i żeby ta pompa miała większy przepływ, a tym samym była ekonomiczniejsza. Drugie, co zostało tutaj zrobione, poprzednio w instalacji był tutaj, cała pompa była zalana glikolem, a teraz zostały założone zawory przeciwzamrożeniowe i troszeczkę trzeba je jeszcze będzie skorygować. Zawory przeciwzamrożeniowe, powiem szczerze, nie wiem jakiej firmy, ale chyba Calefi to nie jest. Zawory przeciwzamrożeniowe powinny być dwa, tak jak w tym przypadku. I zawory przeciwzamrożeniowe powinny być tak wystawione, że jeden zawór, tutaj nam kapie woda, jeżeli temperatura spadnie poniżej tam, powiedzmy, nie wiem, 5 stopni, w zależności od producenta, ale gdzieś przy plusowych jeszcze temperaturach blisko zera, otwierają nam się dwa zawory, woda nam ścieka i powinno być tak to zamontowane, że ta ściekająca woda nie będzie nam wpływała na ten drugi zawór. Dlaczego? Bo jeżeli będzie wpływała na ten drugi zawór, to może spowodować jego zablokowanie. Tutaj jakaś jest specyficzna w ogóle budowa tych zaworów, bo mamy tylko wypływ niejako wody. Nie mamy w ogóle tej części takiej, jak jest w Calefi, czyli tej części przerywacza próżni. I po co ogólnie są dwa zawory, te zawory spustowe, zawory termostatyczne? Po to, żeby otworzył się jeden, otworzył się drugi i po to, żeby ta woda mogła sobie zlecieć z wymiennika w dół i tym zaworem wtedy będzie, wtedy będzie dopuszczane niejako do instalacji powietrze, jak już cała woda nam zleci. No i mniej więcej, jeżeli chodzi o te elementy, które tutaj są na zewnątrz i jak to powinno być zrobione, to tyle. Warto jeszcze pamiętać, żeby przy montażu takiego agregatu zostawić odpowiednią ilość przestrzeni z tyłu. Tutaj jest około 30 cm, patrzcie. No, może nie cały 30 cm, bo ja tak w rękach mam ponad 20. Więc jeżeli macie 30 cm, to jest po pierwsze odpowiednia ilość przestrzeni, żeby ta pompa oddychała i żeby pobierała nam powietrze swobodnie do swojej pracy i mogła je wystudzić i wyrzucić do przodu. I drugie co, jeżeli chodzi o sam serwis, to dostęp do takiego agregatu jest po prostu dużo łatwiejszy. Ja zalecam jeszcze takie rozwiązanie, żeby doprowadzić sobie tutaj przewody. Może być to PP na przykład 40 i jeszcze zrobić przejście, kawałek przewodem karbowanym, powiedzmy, nie wiem, wkręcony zawór, tak jest tutaj, kawałek przewodu karbowanego. Po co? Bo wtedy ten przewód karbowany robi jako półśrubunek i ten przewód karbowany możemy prosto odkręcić i ściągnąć sobie osłonę i na przykład dostać się do pompy obiegowej, która niestety w starszych wersjach, nie wiem jak w tej wersji, ale w starszych wersjach niestety było tak, że pompy obiegowe stawały. Albo były od razu zepsute i trzeba było je wymieniać od razu. Czasem było tak, że po tygodniu, po miesiącu czasu taką pompę trzeba było wymienić. A było też kilku klientów, którzy powiedzieli po roku czasu, że niestety pompa obiegowa w HR-ku im nie działa. I wtedy
taka, jeżeli macie tutaj złącza elastyczne i możecie to rozebrać, odchylić obudowę, wtedy taka pompa jest łatwiejsza w obsłudze, bo niestety do wymiany tej pompy całość tutaj wszystkich tych przyłączy trzeba odkręcić, trzeba ściągnąć obudowę. Tutaj jeszcze czego nam brakuje? Brakuje nam izolacji. Polecam oczywiście izolację z kauczuku, którą dodatkowo trzeba zabezpieczyć potem taśmą aluminiową. Dlaczego trzeba zabezpieczyć taśmą aluminiową? Bo niestety po pół roku czasu już ta izolacja wygląda źle. A teraz lecimy sobie do Adriana. Karol, słucham? Czy pracuje, czy się sprężarka wyłączyła? Niestety sprężarka się wyłączyła. Nie nagrywaj, bo ja się wstydzę po tak długim czasie. Dobra, powiedz mi, jakie masz problemy? Ja? Życiowe. Z kobietą mam problemy. Masz bluzę z Haiera? Z szefem mam problemy. Masz bluzę z Haiera? Mam. Czyli jestem wykwalifikowanym monterem pomp ciepła Haier. Tak, nadajesz się. Idę za chwilę tam do ciebie, co? Pracuje czy nie? Nie pracuje niestety. Poważnie? Poważnie. Więc idziemy rozwiązywać problemy większe niż ja sam. Kochaneczki, lecimy sobie z maszynownią. I od razu, te wszystkie rurki, które tutaj mamy, miedziane, są to rurki do instalacji połączonej z kominkiem z płaszczem wodnym, ponieważ w tej instalacji mamy też kominek z płaszczem wodnym. Czyli lecimy sobie tymi dwoma rurami, wchodzimy do bufora. Bufor tutaj mamy dość dużej pojemności, bo jest to bufor, powiedzmy, nie wiem, 200-300, dość duży, nie widzę tego po tabliczce znamionowej. Mamy też tak samo duży boiler emaliowany 300 litrów i jeżeli chodzi o odnośnie tego podłączenia kominka, został on podłączony przez wężownicę. Nie jest to standardowy bufor taki jak my stosujemy, tylko jest to bufor wyposażony w wężownicę. A dlaczego tak? Dlaczego ten kominek został podłączony przez właśnie wężownicę? Dlatego, że mamy tutaj wężownicę o powierzchni grzewczej chyba 3,5 metra, czy coś koło tego. Kominek chodzi w układzie otwartym, a pompa ciepła musi chodzić nam w układzie zamkniętym. Jakie tutaj kombinacje zostały jeszcze nie tak dawno zrobione, jak to wyglądało przedtem? Przedtem przez tą wężownicę była podłączona na rurkach 32, była podłączona pompa ciepła i ten krótki odcinek został zalany glikolem. Dlaczego trzeba było to zmienić i jest to teraz na odwrót, bo poprzedni kominek był w układzie otwartym i w sumie ta podłogówka i tak dalej, wszystko było w układzie otwartym, ponieważ kominek będzie tutaj używany tak naprawdę 2-3 razy do roku, więc nie będzie to główne źródło ogrzewania, ale chcemy mieć taką funkcjonalność, a pompa ciepła będzie stanowiła to główne, jak nie jedyne źródło ogrzewania. I teraz pompa ciepła działa nam w układzie zamkniętym, razem z buforem, razem z podłogówką, a przez wężownicę podłączony kominek w układzie otwartym. Dzięki temu pompa została i tym zaworem przeciwzamrożeniowym, które widzieliście na zewnątrz, została podłączona na wodzie. Nie mamy tutaj glikolu, więc nie mamy jakiejś straty, jeżeli chodzi o wymianę ciepła, tylko mam zastosowaną zwykłą wodę i pompa pcha nam bezpośrednio wodę do bufora, z którego jest odbierana przez tą pompkę obiegową woda i wykorzystywana na cele grzania centralnego ogrzewania, czyli podłogówki, bo tutaj w całym domu mamy podłogówkę. Jeżeli zostałoby to tak, jak było przedtem, czyli rury 32, dodatkowo wrzucony glikol, dodatkowo połączone przez wężownicę, to na każdym z tych patentów mamy niestety stratę energii. Dlatego na szybko spytałem się tego klienta, czy zdąży się przed uruchomieniem, bo dzwoniłem jakiś tydzień temu, czy zdąży się wyrobić z tymi wszystkimi zmianami. Powiedział, że nie ma problemu, zrobił to wszystko, więc w takim układzie będzie działało to najefektywniej. Jeszcze efektywniej by było tak, że wykorzystujemy tą pompę, która jest wbudowana w pompie ciepła, tą pompę obiegową i ona bezpośrednio pcha nam wodę albo do podłogówki, bez tej pompy, bez mieszacza, który tutaj mamy, chociaż ten mieszacz jest rozkręcony na maksa i ewentualnie leci sobie na ciepłą wodę użytkową na grzanie bojlera. To by było najlepsze rozwiązanie. Czemu? Bo na buforze, jaki on by nie był, zawsze mamy jakąś stratę na podmieszaniu. Stratę na podmieszaniu, czyli między zasilaniem a powrotem po stronie pompy ciepła albo
zasilaniem, a powrotem na podłogówce, czy ogólnie na ogrzewaniu. Nie mielibyśmy, jeżeli byłoby zrównany przepływ zarówno po stronie pompy ciepła, jak i po stronie instalacji, co niestety jest bardzo ciężkie do zrealizowania. Jak ta instalacja wygląda? Pokrótce, mamy tutaj zasilanie. Troszeczkę to jest mylące, tak jak mówiłem, ponieważ dołem mamy ciepłą wodę. Leci nam tutaj tym PP40, wchodzi nam do zaworu, jest rozdzielana albo do grzania ciepłej wody użytkowej przez boiler z odpowiednią wężownicą, odpowiednią powierzchnią wymiany, albo leci sobie na grzanie bufora. W tym miejscu wraca i w tym miejscu łączy nam się wężownica z boilera, jak widzicie, bez żadnych zaworów zwrotnych i niczego takiego. Tutaj mamy odnogę do belki bezpieczeństwa, do naczynia przeponowego. Tutaj mamy Adriana. Nie dajemy on na jest tej rurze żadnych zaworów kulowych. Wyposażeniu. Szefie, powiedz, to zawsze ma być połączone z buforem czy też boilerem. Okej. Okay. Ewentualnością jest jaka? Ewentualność, że... Zawór rewizyjny. Damy tutaj zawór rewizyjny, na przykład w to albo w to miejsce. Ale wielkość tego naczynia jest... Wow, gross fire! Podoba mi się. Generalnie tutaj mamy powrót. Mamy filtr zastosowany. On musi być w każdej instalacji. Inaczej nie odebralibyśmy tej instalacji. I mamy tutaj też separatory zanieczyszczeń z czym? Z magnesem! Uhu! Z magnesem jakiej firmy? Takiej Afrizo. I wraca nam sobie to do ponownego podgrzania w pompie ciepła. Całość instalacji już tutaj jest zwykła, standardowa, czyli mamy ciepłą, zimną wodę, cyrkulację, bo gdzieś tam nawet widziałem pompkę, o tutaj macie pompkę od cyrkulacji i widzę, że ten zbiornik oczywiście jest kombinowany tak jak lubię, czyli mamy tutaj zbiornik z dwoma wężownicami, które zostały połączone i pewnie mamy 2,5 metra powierzchni wymiany. Dobrze mówię? Nie wiem, czy dobrze mówię, ale możecie sobie poczytać jak chcecie, bo ja nie chcę sobie czytać. O! Nie czyń, cicho, nie czyń błędu tego użytkownika. Jak chcecie, żeby na lata, nawet jeżeli montujecie emaliowany zasobnik, a tym bardziej jeżeli montujecie zasobnik z nierdzewki, to belka bezpieczeństwa powinna być jaka? Mosiężna. Mosiężna, a ta jest jaka? Stalowa, mi stalowalowa. To teraz tak, a czy nie lepiej zamontować naczynie przepływowe? O tak. Powiedz coś mądrego, wypowiedz się wreszcie. Niestety nie będę się wypowiadał jedno... Będę się wypowiadał. Ja się nie wypowiem? Tak. Wypowiedz się. Jedno i drugie rozwiązanie działa. Ale nie. Tam sranie w banie. Dlaczego nie? Dlaczego a nie dlaczego jest lepsze? Mam, używam to, przez które przepływa i co ci mogę powiedzieć? No i od 3 miesięcy masz sraczkę, nie pojawia... działa. Jedno nie pojawiasz się w pracy. Czy to jest... Czyli nie, tylko starego typu na stalowej belce, bo inaczej jak to przepływowe zamontujecie, to po prostu będziecie srali z kibla, nie będziecie schodzić, tak? Chyba, że chcecie siedzieć cały czas na L4, ale to nieprzyjemne. To są, tak jak Adrian. To są straczkowe po prostu problemy. No, w każdym razie jedno i drugie rozwiązanie działa. Tutaj zostało odpowiedniej pojemności, naczynie przeponowe odpowiedniej pojemności zostało zamontowane. Pewnie będzie z 25 literków, jak nie więcej. I mamy je zainstalowane na zwykłej stalowej belce. I co się dzieje z tą zwykłą stalową belką? Jakby się Adrian mądrze wypowiedział. Co się dzieje? To taka zwykłą... oto belka stalowa. Czy zdarzyło ci się coś, żeby tak. przyjeżdżać do takiej belki? Tak. Po jakim czasie? Po roku? Półtora? Po roku. Od roku do dwóch, maksymalnie 3 lat, szlak wam taką belkę trafi. A niestety, jeżeli... Niestety. Jak popatrzymy sobie na różnicę w cenie takiej belki, a belki mosiężnej, to nie ma jakiejś strasznej różnicy. Bo, no ale drogo, za 70 chyba złotych już kupicie belkę bezpieczeństwa mosiężną. Ta pewnie będzie kosztowała 30 zł. I serio, nie warto jest tyle zaoszczędzić, bo to nie jest oszczędność, bo po roku czasu wam to wyjdzie bokiem. A wyobraźcie sobie, że na przykład ta belka bezpieczeństwa, jak jest nie ma, rozsieknie się, wywali na przykład to naczynie przeponowe, no i wtedy macie ładnie zalane to pomieszczenie. Przynajmniej to pomieszczenie. I no i pokrótce to wygląda tak. Boiler. Co byś jeszcze chciał powiedzieć tym wszystkim, którzy oglądają ten film i chcą nie popełniać błędów przy montażu Haiera?
Ja myślę, że oni chcieliby zobaczyć wreszcie ciebie na robocie. Albo? Jak kręcić śrubunki. Najważniejsze. Jak nie popełnić błędu przy montażu pompy ciepła z Haiera? Kupić Panasonica. I tym optymistycznym akcentem naszym montażem kończymy nadawanie. Albo możecie kupić jedyny słuszny taki Coton. Ci zapłacili, Panasonic nie zapłacił. Do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybować Hamę.